Serdecznie witamy słuchaczy magazynu Kibica na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zawsze we wtorki po 20 audycja poświęcona Wiśle Płock, przede wszystkim tej piłkarskiej, chociaż dzisiaj troszeczkę w wersji nieprofesjonalnej, o tak to nazwijmy, a to między innymi dlatego, że w studiu gościmy pana Dariusza Grodkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock. Witam cię, Darku, serdecznie. Witam serdecznie również. A także wiceprezesa naszego klubu, Tomasza Marca. Witamy, Tomku. Witam serdecznie. Dajmy Darkowi jako pierwszemu głos. Kilkuset młodych ludzi trenuje piłkę nożną w naszym klubie. Chciałbym, żebyś powiedział dokładnie, mniej więcej. Oczywiście nie możesz nie pamiętać co do poszczególnego zawodnika. Ilu ich tak naprawdę jest? Ile to jest drużyn? W jakich grają ligach? Jak trenują? Jak wygląda u nas szkolenie młodzieży? Bo oprócz tego, że bardzo dynamicznie się rozrasta, to oczywiście potwierdzamy. To tak o takich detalach to akurat opinia publiczna nie wie zazwyczaj zbyt wiele. Chciałbym powiedzieć, że nasze stowarzyszenie na chwilę obecną składa się z 11 drużyn. Jeżeli chodzi o szkolenie, czyli takie szkolenie podstawowe, te 11 ekip jest wdrożone jakby w system szkolenia, który został zatwierdzony zarówno przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, jak i Polski Związek Piłki Nożnej, jak i oczywiście Wisłę Płock. Także tutaj działamy jakby w oparciu o jakieś dokumenty, które nam jakby nie pozwalają zejść z odpowiedniej ścieżki szkolenia. Mhm. I tak jak powiedziałem, jest to 11 drużyn, które się zaczynają już od rocznika 2010, czyli od sześciolatków. Cofnęliśmy to szkolenie, czyli cały czas co roku jakieś nowości wprowadzamy i jak w tamtym roku jeszcze były dzieci, to siedmioletnie, które wszły jakby do pierwszej klasy. Teraz już są to dzieci sześcioletnie, które żeśmy zauważyli, że mają podobne umiejętności do siedmiolatków i najlepiej je już jakby wykroić, objąć szkoleniem, tak żeby jest. Już mogli odpowiednio się szkolić. Zmieniliśmy pewne rzeczy, ponieważ zwiększyliśmy ilość treningów w tych grupach i taka nowość, że w grupach 2.9-2.10 doszły zajęcia z judo. To znaczy są dwa treningi piłkarskie i jeden trening z judo. Podpisaliśmy fajną taką współpracę z kolegą, który prowadzi zajęcia z judo. Dlaczego? Dlatego, że po prostu zauważyliśmy, że koordynacja u dzieci jest dosyć słabym poziomie. Wszyscy wiemy dlaczego. No, popularne akcje odnośnie stop zwolnieniom z WF-u i różne rzeczy coraz bardziej to gdzieś podkreślają, żeby te dzieci się ruszały, ale jednak mimo wszystko te dzieci nie są sprawne, tak jakbyśmy chcieli i te zajęcia judo naprawdę pomagają w tym szkoleniu, ponieważ poprawiają u dzieci koordynację. Wiadomo, że technika to przede wszystkim bierze się z koordynacji, z tego jak to dziecko przyjmuje pewne zachowania. A judo jest sportem, bardzo dobrze rozwija ogólnie dokładnie, organizm. Jest to ogólnorozwojowy sport, który fajnie te dzieci rozwija. Jeżeli chodzi tutaj o statystyki i o ilości, to tak jak powiedziałem wcześniej, że te 11 grup to są różne grupy w różnym wieku. To znaczy zaczynają się od rocznika, tak jak mówiłem wcześniej, 2010, kończą się na roczniku 99-98. Jest to 11 takich grup. Trenerów mamy tutaj 27, także to jest duża ilość trenerów. Są trenerzy i asystenci. Są to zajęcia zawsze z dwoma trenerami, ponieważ no, nie ma takiej możliwości, żeby jeden trener jakby mógł odpowiednio doglądać, że tak powiem ogólnikowo tych chłopców, żeby odpowiednio jakby się szkolili i wykonywali te polecenia, jak i ćwiczenia pod jakimś takim nadzorem, który, no to słowo nadzór to może nie za dobrze się kojarzy, bo dzieci przede wszystkim muszą przyjść dlatego, że mają pasję, że chcą, że to jest ich życie, jakby takie poza szkołą oczywiście, bo tutaj też nie przesadzajmy, że tylko piłka nożna. Natomiast tak jak mówię, to są to grupy od 18 chłopców, w tych najmniejszych grupach, od 18 do 20, licząc do końca szkoły podstawowej, czyli do 6 klasy. Natomiast te wyższe grupy już gimnazjalne i licealne, to już są grupy od 20 do 25, nawet 6 zawodników, w zależności od poziomu reprezentowanego przez tych chłopców, ponieważ cały czas sukcesywnie przychodzą do nas chłopcy, którzy jakby w naborze z okolicznych klubów, które kończą
gdzieś, czy przychodzą do szkoły tutaj do Płocka, gdzieś tam prowadzimy nabór i selekcjonujemy i dochodzą, więc tą grupę jakby się powiększa, co zyskuje i klub, i ci chłopcy, bo oczywiście bierzemy tych najzdolniejszych. No i oczywiście tu jedna rzecz, którą jakby chciałbym się, że tak powiem, pochwalić, ale to jest, uważam, nasz wspólny sukces, że jest to przedszkole, które powstało jeszcze 2 lata temu. Na początku właśnie te dzieci 6-letnie były włączone, 4-, 5-, 6-letnie były włączone razem jakby w tym przedszkolu, ale okazało się, że lepiej te 6-latki już jakby powiem przesunąć dalej, natomiast 4-, 5-latki w liczbie 100 dzieciaków się do nas zgłosiło, są to już w tej chwili 4 grupy, więc fajnie to wygląda. No tak jak mówię, tutaj są problemy może z salą gimnastyczną, bo to są aż 4 sale gimnastyczne, na których musimy przeprowadzać treningi. Cały czas szukamy jakichś najlepszych rozwiązań, bo wiadomo, że część sal już jest zajęta. Do tego mocno ruszyły SKS-y podobno, więc może być różnie z tymi salami nieraz, ale na razie sobie w miarę radzimy. Mam nadzieję, że to wszystko nam się pięknie ułoży, bo no tak jak mówię, takie dzieci to jednak w cieple muszą trenować gdzieś tam na takiej sali, na razie zacząć spokojnie tą zabawę z piłką, żeby nie było sytuacji. Także ogólna ilość osób na dzień dzisiejszy to jest 350, około 350 dzieciaków. I jeszcze więc, prawie 30 trenerów. Tak. To naprawdę organizacja no już potężna, nie można tego inaczej określić. Można powiedzieć, tu nieraz żeśmy rozmawiali, że i w gronie tu Wisły, i w gronie stowarzyszenia, że powoli to się zrobiła taka mała firma, no, nawet bym powiedział większa firma, bo jednak tych wyjazdów, tych rachunków, tego wszystkiego jest bardzo dużo. Ale no mówię, na razie no, poukładaliśmy sobie to w taki sposób, że wydaje mi się, że jest to Tomek, nie obawiasz się, że ta rozrastająca się ośmiornica to nas tam wchłonie na stadionie? Żeby nie, no nie przesadzajmy, tak, nawet nie ma takiej opcji. Zapomnijmy o zawodowcach, bo wszędzie będą tylko młodzi piłkarze. Ja się tylko cieszę, jak widzę tyle grup trenujących, tylu dzieciaków chętnych do trenowania piłki nożnej, bo tak naprawdę to dla każdego z korzyścią w przyszłości. Każdy będzie miał korzyść. Fajnie, tak? No, my od kilku lat gdzieś tam staramy się właśnie, aby to stowarzyszenie z roku na rok się rozwijało. No i widać, że gdzieś tam obrany system się sprawdza i idzie to w bardzo dobrym kierunku. Widać postęp sportowy wśród chłopaków i to też jest bardzo ważne, bo chociaż oczywiście w tym najmłodszym wieku wynik sportowy nie jest ważny, ale same indywidualne umiejętności są coraz lepsze. Dodatkowe rzeczy gdzieś tam związane też z promocją Wisły do Ekstraklasy bardzo nam też pomagają w rozwoju z tego stowarzyszenia, bo same akcje też, które gdzieś tam są z pomocą Ekstraklasy, czyli jakieś turnieje, nawet w dniu wczorajszym turniej dzieciaków U12 u nas na stadionie, profesjonalna obsługa, fajne nagrody, więc to się rozwija i będzie się rozwijało na pewno dalej. To jest niesamowita historia, bo pieniądze, które krążą w futbolu w ostatnim okresie no naprawdę sięgają poziomu niebotycznego. A mimo to kluby, a szczególnie te właśnie najbogatsze, cały czas jeszcze bardziej inwestują w szkolenie, w tworzenie własnych szkółek. No, już sztandarowym przykładem jest oczywiście chwalona przez wszystkich Barcelona, która ma mnóstwo wychowanków w składzie, ale i na naszym rynku przykład Zagłębia Lubin pokazuje, że też możemy dokształcić się piłkarzy samodzielnie, nie tylko transferować ich z innych klubów. To chyba jedyna słuszna droga, że jednocześnie przy ogromnych nakładach kluby nie zapominają, a wręcz coraz silniej stawiają na szkolenie. Czy w związku z tym, Darek, są jacyś tacy chłopcy, których ty widzisz, czy może widzi ich Tomek, bo też interesuje się przecież waszymi wychowankami, w składzie naszego podstawowego zespołu, może za 2 lata, może za 4 lata? Moim zdaniem jest to kwestia otwarta i zawsze będzie otwarta, bo to wszystko zależy
od tych dzieciaków, od tych chłopaków, już później można powiedzieć dorosłych mężczyzn, którzy będą chcieli grać tą piłkę, bo to życie człowieka składa się z wielu etapów i ja tak jak mówię, widziałem chłopców, którzy grali w wieku jakimś tam dziecięcym, super, później w wieku, gdzieś zginęli w wieku gimnazjalnym, później się odnaleźli znowu w licealnym, później gdzieś się okazało, że jednak nie chcą iść tą drogą. Albo się okazało, że wyskoczył fajny chłopak, o którym no, nie za bardzo żeśmy słyszeli. Przecież takich nazwisk jest bardzo dużo, to można by było te nazwiska mnożyć, to jest hart ducha, to jest coś, co te dziecko, czy ten chłopak ma w sobie. On musi chcieć sam, bo wielu jest piłkarzy, którzy nie rokowali, a świetnie dzisiaj sobie radzą, grają nawet w reprezentacji Polski i tutaj jakbym nie chciał mówić może nazwiskami, aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o naszych chłopców, no to widać, że się pojawiają w drugiej Wiśle, tak? Chciałbym przypomnieć, że w tamtym roku rocznik 98-99 to praktycznie stworzył drugi zespół rezerw w czwartej lidze i spokojnie sobie w tej czwartej lidze radził. Oczywiście jeszcze przy okazji, jak przyszli, doszli tutaj nasi zawodowcy do jakichś meczów, tak? Gdzie mogli z nimi zagrać, się okazało, że to wiadomo, że to jest siła wtedy i inaczej, ale oni też mogą wtedy podpatrzeć, ile im brakuje, co trzeba zrobić, jak to powinno wyglądać. Także mam nadzieję, że to jest dobry przykład. Zresztą jest Adam Radwański, o którym zawsze wspominam, bo sam go gdzieś tam króciutko, że tak powiem, prowadziłem jako trener, ale nie, to bez żadnych zasług, broń Boże, bo tutaj miał akurat lepszych prowadzących, że tak powiem. Natomiast chciałbym mówić tu o kontakcie moim z tym człowiekiem jako zawodniku. To bardzo mi zaimponował, fajny chłopak i to potwierdza w świcie Nowy Dwór, więc w trzeciej lidze. Są inni chłopacy jak Pomorski, czy Jabłoński, czy Sadowski w Łomży. Także jest kilku chłopaków, którzy Szczepański, młody Patryk też w świcie, też chwalony przez trenera, natomiast no to wszystko, tak jak powiedziałem, leży w ich głowach, czy oni będą chcieli grać. Natomiast i to jeszcze nie jest jakby ten system, prawda? Oni nie wywodzą się ze systemu szkolenia, który przez nas był przyjęty, czyli nie od podstawówki. Mhm. Tu było szkolenie wcześniej, w tych wcześniejszych latach, bo to ja nie lubię wracać do przeszłości takiej czy innej, bo to trzeba zawsze patrzeć w przyszłość. Natomiast wcześniej było szkolenie od klasy czwartej gdzieś, tak? Dopiero się rozpoczynało na jakimś tam poziomie Wisły Płock i to były te lata, które były moim zdaniem troszeczkę marnowane, ale to nie znaczy, że to było złe, bo kiedyś dzieci wyglądały całkowicie inaczej niż teraz, tak? Mhm. Także tak jak mówiliśmy o tej jakby właśnie... Podsumowując, przepraszam, tak, że wchodzę tak, ci w tak, słowo, oczywiście. Na pewno tacy kandydaci są i to jest najważniejsze, dokładnie. Bo tak naprawdę sens tej pracy oczywiście oprócz ogromnej radości młodych ludzi, którą mają na co dzień będąc w zespole, to przecież jest wykształcenie piłkarzy. Dokładnie. I jeśli taki efekt będzie, to wszyscy będziemy szczęśliwi. Tomku, od strony infrastrukturalnej, stowarzyszenie i tak bardzo własnymi siłami i naciskiem i społeczną taką w dobrze rozumianą presją, bo przecież budżet obywatelski to była wasza fantastyczna praca, dzięki któremu powstało później boisko pod balonem. Kolejna inwestycja to boisko naturalne w miejsce dawnej czwórki, czyli pomiędzy Halą Politechniki a Trybuną Wschodnią. To kolejny wasz sukces. Co jeszcze możemy młodym ludziom zaoferować na stadionie? Czy pomoże jego przebudowie? Znajdzie się jeszcze jedno miejsce na kolejne boisko. Jeszcze wrócę do wcześniejszego pytania. Tutaj tylko chciałem pochwalić właśnie pracę stowarzyszenia, bo właśnie w ubiegły weekend w piłce seniorskiej zadebiutowało dwóch młodych chłopaków, 16-letni Olaf Bieńkowski i 17-letni Kamil Krupiński, więc to pokazuje, że gdzieś tam ta praca trenerów w stowarzyszeniu idzie w dobrym kierunku i ci młodzi chłopacy dostają szansę, tak, już w tej seniorskiej piłce. Ale już przechodząc szybciej do tej infrastruktury, więc no w tej chwili trwają prace. Będzie ogłoszony przetarg na wykonawcę boiska sztucznego naszego, które już ma kilka dobrych lat i gdzieś tam już ta nawierzchnia jest w słabym stanie, więc w przyszłym roku już będziemy mogli grać na zupełnie nowej nawierzchni z wszystkimi certyfikatami, więc tutaj to boisko zostanie zmodernizowane. Przed już
naszą przebudową stadionu, którą mam nadzieję za chwilę już będziemy znali i koncepcję, i projekt, i za kilkadziesiąt miesięcy rozpoczniemy przebudowę naszego obiektu. Oczywiście przy pracach nad koncepcją stadionu chcemy wygospodarować miejsce na kolejne boisko. Oczywiście tego miejsca na całym obiekcie nie mamy zbyt dużo, bo tej infrastruktury, tak jak wspomniałeś, Maćku, i tak udało się przez ostatnie lata stworzyć. Całkiem sporo, tak jest. Tak, dokładnie. Już na pewno jest gdzie trenować. Ale oczywiście wiemy, że tych boisk mogłoby być więcej i staramy się wygospodarować jeszcze jedno miejsce na jedno naturalne boisko, żeby dzieciaki mogły trenować już na takiej naturalnej trawie, bo to dla rozwoju potem piłkarskiego jest najlepsza nawierzchnia. Czyli jakaś nadzieja ze strony sportowej, to już przez Darka omówiona, infrastrukturalnej Tomka. Z tą myślą rozstajemy się na krótką przerwę i wracamy do naszej rozmowy. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Pijesz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk. Jeśli coś potrafi powstać w wyobraźni ludzkiej, może być stworzone. To z idei rodzą się rzeczy największe. Więc idea przerodziła się w działanie i tak powstała firma Budmat. Tu tworzymy nasze dachy, rynny, profile, blachy. Trwałe, bezpieczne, eleganckie. Ale to dopiero początek. Bo gdy idea przerodziła się w wizję, wizja wyznaczyła właściwy standard jakości. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria. Stalowe centrum serwisowe. Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Kibicujesz Wiśle? Jesteś z nimi w Płocku i na każdym meczu wyjazdowym? Zasługujesz na pełną mobilność. Pobierz aplikację Witaj i korzystaj. Mnóstwo punktów do zebrania jak z tradycyjną kartą Witaj i mnóstwo punktów w specjalnych promocjach. A do tego fantastyczne kupony do zrealizowania kiedy zechcesz i gdziekolwiek jesteś. Pobierz wyszukując Witaj w sklepie z aplikacjami. Sponsorem Wisły Płock jest Orlen. Organizator programu Witaj. Wracamy na antenę 104.3 FM w Płocku, 103.9 w Ciechanowie, magazyn Kibica zawsze we wtorki w katolickim Radiu Diecezji Płockiej. Dzisiaj w studiu goszczą Tomasz Marzec, wiceprezes Wisły Płocki, Dariusz Grodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock, czyli człowiek najbardziej odpowiedzialny za szkolenie młodzieży. Rozliczymy go za kilka lat, czy te wszystkie deklaracje się spełnią. Mam nadzieję, że jak pokaże mi pięciu zawodników w podstawowym składzie Wisły, to szybko. To wtedy możemy się umówić, że w każdej audycji będziemy podkreślać rolę Stowarzyszenia Wykształcenia tych Piłkarzy. Będziemy zaczynać audycję, jeśli tak będzie. Nawet jeśli będzie dwóch, okej? Okay? Możemy tak i tak. To jest, ty nic nie ryzykujesz, ja tak tylko stawiam tak, pytanie. Będziemy na pewno tak będziemy mówić o młodych chłopakach, bo to bez tych młodych chłopaków, bez stowarzyszenia, profesjonalny klub piłkarski nie ma racji. On jest oczywiście celem, dokładnie, ale nie może funkcjonować bez tego tła, czyli takiego drugiego szeregu, jak to akurat są młodzi piłkarze. Może to złe określenie, bo ja tu nie chcę nikogo dyskredytować, ale w tym sensie, że wiadomo, no nie są na świeczniku na co dzień, natomiast no wiadomo, że oni są naszym zapleczem, naszą przyszłością i tego życzymy. Wróćmy troszeczkę do tego, co w klubie dzieje się od strony już tej profesjonalnej. Tomek, dwie sprawy. Niedawno uruchomiliśmy wreszcie, tak ja to oceniam, profesjonalny sklep u nas na stadionie, bo do tej pory no tak troszkę, oczywiście sprzedawaliśmy bilety i gadżety, ale no w warunkach daleko odbiegających od dzisiejszego standardu. To jedna sprawa, a druga sprawa, no to po kilku meczach zdecydowaliśmy się na obniżenie cen karnetów, by zachęcić osoby do ich kupowania. Chciałbym, żebyś kilka zdań na obydwa te tematy powiedział. To pierwszy temat, no to gdzieś tam od dawna, gdzieś tam myśleliśmy o tym, żeby takie miejsce do sprzedaży biletów, karnetów i przede wszystkim też gadżetów naszego klubu gdzieś tam wygospodarować w naszym klubie. Oczywiście też każdy wie, że tego miejsca nie ma zbyt dużo, więc troszkę zmiany robiliśmy organizacyjnych w klubie i udało się wygospodarować miejsce. Mały remoncik, mały lifting i sądzę, że każdy, kto był albo kto będzie w nowym sklepiku, będzie zadowolony i w końcu to wygląda tak, jak powinno wyglądać. Karnety. Gdzieś tam zobaczyliśmy
że w tym sezonie, przed tym sezonem ta sprzedaż karnetów na pewno wzrosła i to nas cieszy, bo to jest tak naprawdę ułatwienie dla wszystkich z nas. I dla nas, dla klubu i dla kibiców, gdzie tylko przychodzą na mecz, pokazują karnet i wchodzą na stadion, nie muszą stać w kolejkach. I gdzieś tam już w tym momencie wiedzieliśmy, że tych karnetów za dużo nie sprzedamy, bo się już po prostu nie opłacało. W tym momencie wprowadziliśmy nową promocję, chcemy jeszcze, aby kibice kupili tych karnetów, żeby przychodzili na wszystkie mecze, żeby nie stali w kolejkach, więc sądzę, że kolejna taka wyciągnięcie ręki do kibiców, żeby też dalej się identyfikowali z naszym klubem i żeby się przyzwyczajali. Oczywiście. Kupować karnety w przyszłości. Sądzę, że kilka osób z tego skorzysta i ta frekwencja na stadionie imienia Kazimierza Górskiego będzie rosła. Jest niezła, co najmniej. No, tak troszkę celowo mówię, nie, bez euforii, żeby zachęcić tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali na wizytę jesienią, a parę meczów do końca rundy zostało. Jest, tak jak powiedziałem, nieźle, ale może być jeszcze lepiej, choć wiadomo, no, tak naprawdę to dopiero gruntowna przebudowa stadionu może zachęcić się od strony infrastrukturalnej do przyjścia, bo my mamy obiekt już troszeczkę przestarzały, choć powiedzmy szczerze, no akurat nie wiem, czy wy wcześniej, ale ja akurat już tam byłem, jak odwiedziliście obiekt w Chorzowie w tym sezonie, no to wcale wstydu nasz stadion nie przynosi ruchowi daleko do nas, a jeszcze jest taki podobny obiekt w Szczecinie, też tam sporo brakuje. Za to na przykład byliśmy na absolutnej perełce, malutkim, ale wyjątkowo nowoczesnym i bardzo, bardzo funkcjonalnym stadionie w Niecieczy, który jeszcze całkiem niedawno nie było mowy o jakimś tam stadionie, a teraz proszę bardzo. Tomek, byliśmy tam pierwszy raz w sezonie 2011-12, pamiętasz? Tak. No i, no, gruntowne. No zupełnie, tak jakbyśmy byli w innym miejscu. Zupełnie, dokładnie. Szczególnie, że oprócz samego stadionu powstała też baza treningowa. Tak jest. No. Dwa boiska naturalne, jedna ze sztuczną nawierzchnią, kompleks wygląda bardzo fajnie. Zachwycająco. Jest oczywiście malutki, tego nie można kwestionować, ale niepotrzebny większy, oczywiście większy. Tak. Wiem, że w Płocku też są plany, no prezydent tak zakłada pojemność od 12 do 15 tysięcy, pewnie będziemy oscylować właśnie w tych liczbach, ale to jakby kwestia przyszłościowa. Ponieważ mówię, no tak się złożyło, że w ten weekend nie było meczu ligowego, no to trochę klub zajął się innymi sprawami. Teraz gramy mecz wyjazdowy, ale na stadionie nudno nie będzie, bo mamy zaplanowane zawody w innej dyscyplinie sportu. To jakby z ramienia Wisły zawsze współpracą z Drift Masters zajmował się właśnie Tomek. To powiedz, co czeka kibiców tych, no, które akurat może wolą samochody od piłki kopanej. Czy akurat dobrze się ułożyło, tak? Tak, bo... że gramy akurat na wyjeździe. Tak. Znaczy nie, no tak, to i tak by nie było zawodów, ale fajnie, że gramy ten mecz w piątek. Pierwsza rzecz. Właśnie. Nie koliduje to przygotowaniom pierwszego zespołu, bo to jest tak naprawdę priorytet w naszej pracy. Zespół wyjeżdża w czwartek, w piątek grają mecz, więc tutaj jeżeli chodzi o same zawody i przygotowanie zawodów, nie będzie problemu. A zawody są w sobotę i w niedzielę, więc będzie można pojechać do Krakowa na mecz. Tak jest. I wrócić. Albo spokojnie, jak ktoś jest trochę leniuszkowaty, to włączyć telewizor. Ale też zapraszamy na wyjazd serdecznie wszystkich kibiców. Więc w sobotę i w niedzielę ostatnie zawody w tym sezonie driftingowe. Takie podsumowanie całego sezonu, więc na pewno będzie się dużo działo. I zapraszamy też serdecznie kibiców na stadion, bo my też gdzieś tam wychodzimy z tego założenia, że można pogodzić różne rzeczy na stadionie. Oczywiście priorytet mecze piłkarskie, ale jeżeli jest możliwość zorganizowania jakiegoś kolejnego eventu, do tego klub zyska finansowo, więc warto z tego korzystać. I w najbliższy weekend będziemy mieli okazję oglądać. Tym bardziej, że no jednym z kandydatów do zwycięstwa w całym cyklu jest przecież płocczanin, bo Piotr Więcek, no jeden z najlepszych polskich drifterów, jeśli nie najlepszy. Dokładnie. Piotrek pewnie będzie chciał tutaj udowodnić przed własną publicznością swoją wyższość nad innymi, no tak. I pewnie za wszelką cenę będzie chciał którąś z rund wygrać, więc trzymamy kciuki za Piotrka. Niech tutaj przypieczętuje tytuł mistrza Polski w Płocku na stadionie. Oby tak właśnie się stało. Panowie,
dziś już zbliżamy się do końca, ale Darek, jeszcze o jedną rzecz cię zapytam, bo mówiliśmy o przyszłości młodych ludzi, o talentach, o jakby no cały czas rozrastającej się, z czego wszyscy jesteśmy dumni organizacji, ale nie podałeś czegoś, co w sumie jest też no i dla tych młodych ludzi, i dla kibiców, ich rodziców, tych piłkarzy ważne, czyli o wynikach twoich drużyn, czy w rozgrywkach ligowych, bo na różnych szczeblach gramy oczywiście. No, jaki z zespołów się wyraźnie wybija, wyróżnia? Znaczy, można powiedzieć, że w tej kwestii też jest stały progres, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o tych najstarszych, czyli juniorów starszych, oni cyklicznie zajmują pierwsze miejsce w Ekstralidze. Prawdopodobnie w tym roku też będą się liczyli prawdopodobnie w barażu o tą ligę, Centralną Ligę Juniorów. Kolejna drużyna 2000, która gra w pierwszej lidze wojewódzkiej, też tam jest na pierwszym miejscu. Kolejna drużyna 2001 również jest bardzo wysoko. 2002 rocznik również, co nas bardzo cieszy, prawdopodobnie jest duża szansa awansu do tej Centralnej Ligi. Rocznik 2003, który dopiero rozpoczął swoją przygodę na takim większej arenie, no walczy o utrzymanie w Centralnej Lidze, bo wiadomo, weszli dopiero w tym roku i jakby tutaj widać, że troszeczkę frycowego zapłacili, zwłaszcza z tymi drużynami bardziej utytułowanymi typu Escola czy Polonia Warszawa. Natomiast widzę progres i mam nadzieję, że się... Escola, to może wyjaśnijmy. Tak, Escola to jest ta szkółka Barcelony, tak, z Warszawy. Natomiast wszystkie te drużyny, które są niżej, które nie grają, to znaczy 2004 i 2005, są to dwie drużyny, które grają w naszej okręgówce, czyli walczą jakby o przyszły rok o Centralną Ligę i pierwszą ligę wojewódzką, czyli chłopcy o rok młodsi zajmują drugie miejsce w grupie z naszymi chłopakami z 2-5, którzy prowadzą w tej lidze okręgowej, więc no tak jakby tutaj jakaś tam, no można powiedzieć, hegemonia nasza jest, natomiast wiadomo, że to jest, no tego wymagamy, to powinno być jakby normalne, to po pierwsze, a pozostałe drużyny, te młodsze, od 2000 rocznika szóstego w dół, grają w płockiej lidze Orlika, gdzie organizowane są te zawody przez tutaj Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej, gdzie praktycznie co drugi tydzień są turnieje, w których się sprawdzają, no oczywiście gdzieś tam ten prym wiodą, aczkolwiek widać, że w ogóle, bo to trzeba podkreślić, jest boom na piłkę i nawet w mniejszych miejscowościach te dzieciaki próbują, chcą, natomiast na pewno problem jest szkolenia i pieniędzy dla trenerów w tych gminach, w tych różnych mniejszych miejscowościach, gdzie trenerzy, no, za takie pieniądze, bym powiedział, śmieszne, no, umówmy się, z pasji prowadzą te dzieciaki, natomiast coraz więcej powstaje w Płocku samych szkółek, czy w Gostyninie, podpiętych pod różne akademie piłkarskie, gdzie te dzieciaki też się szkolą i co i rusz, jak robimy nabór, to ci najlepsi do nas jednak gdzieś tam przechodzą. Natomiast no, nie zawsze jest to chęć przejścia dlatego, że dziecko jest dobre, tylko dlatego, że na przykład zżyło się z chłopakami i nie chce odejść. No takie są, takie, że tak powiem, sytuacje, gdzie ja, powiedzmy, rozmawiamy, żeby jakby przeszedł do Wisły, do naszego rocznika, bo to o to też chodzi, no bo umówmy się, najlepsi powinni grać z najlepszymi. Broń oczywiście. Boże, o żadne wyrywanie zawodników gdzieś z jakichś innych klubów, czy to są po prostu zwykłe propozycje i rodzice tutaj decydują, dziecko też oczywiście, ale głównie rodzice i chciałbym to podkreślić, że my ze wszystkimi szkółkami, które są, mamy dobre kontakty i nigdy nie mieliśmy jakiejś sytuacji spornej. Trenerzy coraz bardziej też rozumieją to, że jeżeli on wychowa, no to do nas przyjdzie, do nas, my wtedy go chęcią, zresztą tutaj wydaje mi się, że ze strony Wisły i tu pana prezesa Marca, że wielokrotnie że robiliśmy takie rzeczy, że wyrażał na to zgodę i tak samo prezes Kruszewski na jakieś darmowe wejścia, prawda, na jakieś bonusy, tak, na jakieś takie, no naprawdę, że ci ludzie się czują, że jak przychodzą na tą Wisłę, to też są kibicami tej Wisły, nieważne w jakim klubie by nie pracowali. Zresztą to jest różnie, to tak jak w życiu, to może się wszystko zmieniać, natomiast
no chcemy ze wszystkimi współpracować dla dobra płockiej piłki. Nie może być inaczej. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Dariusz Grudkiewicz. Dziękuję serdecznie. Tomasz Marzec. Dziękuję. Bardzo panom dziękuję za uwagę. Dziękuję także Maciek Wiącek. Audycję emitujemy we wtorek zawsze po 20:00. Dzisiaj zarejestrowaną dzień wcześniej. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia.